Yo, z tej strony Jolas i witam bardzo serdecznie w filmie o stanowisku. Ten film był długo wyczekiwany, ja wiem, ale w końcu się pojawia. Także zapraszam do oglądania. No dobra, także zapraszam na moje stanowisko. Jak widać, tutaj mamy już znany wam bardzo dobrze fotel. Myślę, że laptop też jest wam bardzo dobrze znany, kamerka także. Tak woli przypomnienia, laptop to nadal niezmiennie Asus X509JA. Kamerka też niezmiennie Logitech C615. Daje radę, ale umówmy się, no to jest kamerka, tak, więc no jednak taka kamerka z telefonu byłaby jednak lepsza. Weszło parę upgrade'ów, jak widać, stały się głośniki, doszły głośniki, doszła nowa klawiatura, myszka i podkładka nadal niezmienne, hub USB również tutaj jest, doszło także ramię mikrofonowe i inny mikrofon. Mój mikrofon to teraz Blue Yeti, whiteout, jak widać, taki tam biały. Ramię to mocno z SB36, długie, bo mogę dzięki niemu na przykład stać teraz i nagrywać. Audio wysokiej jakości. Lampka nadal jakaś z biedry, słuchawki również te same, czyli Neon 600 od Genesis. Klawiaturka to GK650K na brownach i na puddingach. Tak, czyli przełączniki tutaj są brązowe, mogę nawet zaprezentować. O, widać, jest brązowy. Sorry za syf, ale nie chcę mi się sprzątać. Proszę, już jest w miarę czysto. Także no. Fajnie klika, spacja jest fucky. No, fajnie se brzmi. Monitor, tak jak dać Philips 200WS, 1680x1050. A głośniki to są od wieży, której model zaraz wam pokażę. Także to jest taka wieża. FFH376AD. No i to co, jakiś popfilter jeszcze ze starego mikrofonu od Tracera, jaki miałem, czyli mój pierwszy taki poważniejszy mikrofon. No i co? I to w sumie byłoby na tyle, bo naprawdę tej nic nie ma więcej do pokazywania. W szufladzie jedynie co? Jakieś pierdy, jak widać, czyli jakieś stare telefony. No ogólnie to mam taki pierdolnik w tej szufladzie, że to jest naprawdę ciężko ten. A, i jeszcze zapomniałem o takim rozwiązaniu. Tutaj sobie to wyjmę. Co tu, coś tutaj. Tutaj, jak widać, jest moje ulubione rozwiązanie, czyli no takie pudełko po prostu na pendrive i takie drobne rzeczy, które by mogły mi się po prostu zgubić. Także już to sobie zamykam. W pudełku po tym telefonie. Ten telefon jest tam w szufladzie gdzieś tam. Także sobie to zamknę. No i cóż. I teraz pora na widok, jak ja tak siedzę, także tak to wygląda. Tutaj zaglądzę do was przez ten mikrofon. No teraz akurat nie, ale później będzie robiony ten voiceover. To w sumie byłoby na tyle, myślę. No i dobra, także to byłoby na tyle z tego filmu. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się ciepło. No i cześć.